Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 38. Wiara ma wiele różnych aspektów. Wierzymy w to, co zdaje się niewiarygodne, przez wiarę widzimy to, co niewidzialne i czynimy to, co niemożliwe. Przez wiarę wprowadzamy żywego Boga w okoliczności naszego życia, a to zmienia wszystko. Wiara pozwala nam widzieć rzeczy z właściwej i pełnej perspektywy. Wiara jest wielką zasadą życia Bożego w nas. Kiedy uwierzyliśmy w Syna Bożego, zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę. Teraz żyjemy z wiary, stoimy i kroczymy w niej. Wiara daje nam dostęp do nieba i już teraz pozwala cieszyć się tym, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, jak uczy nas. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, 9 werset. Gdzie w Biblii została nam pokazana ta wiara? Na przykład w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Widzimy tam szereg bohaterów wiary, z których każdy w jakiś szczególny sposób ufał Bogu i uczcił Go przez wiarę w swoim życiu. Te wspaniałe przykłady poprzedza godna uwagi wypowiedź, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Hebrajczyków 10 rozdział 38 werset. W ten sposób Bóg najpierw stawia przed naszymi oczyma zasadę chrześcijańskiego życia, którą jest życie z wiary, a następnie podaje nam przykłady tego, co charakteryzuje tę wiarę i jak ona się przejawia w praktyczny sposób. Chociaż wiara ma wiele różnych aspektów, to jednak zawsze koncentruje się na jednej osobie, Panu Jezusie Chrystusie, odwiecznym Synu Bożym, Synu Boga Żywego. Paweł pisze do Galacjan. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Galacjan 2, rozdział 20, werset. Apostoł żył dzień po dniu, godzina po godzinie żywą wiarą. Swoje oczy wiary miał skierowane na odwiecznego Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, który był dla niego wszystkim. Życie z wiary oznacza więc uczynienie Pana Jezusa Chrystusa jedynym celem i jedynym centrum naszego codziennego życia. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.